Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Trendy i moda. Warto, nie warto? Warto znać i wiedzieć, co będzie modne. Warto się kierować? To jak wiecie, znacie moje zdanie. Można podpatrzeć. Można przemycić niektóre rozwiązania, lecz nie trzeba. Ale warto i trzeba robić zgodnie ze sobą, z tym, co nam duszy gra, a nie z tym, co ktoś nam pokazuje, czy ktoś taki jak ja mówi, że to będzie modne. No i co? Niech sobie będzie. Ale warto obserwować, inspirować się, żeby wiedzieć, co może ładnie i ciekawie wyglądać. Dlatego zapraszam do tego odcinka, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze dalej nie zrobiliście. Liczę na tą łapkę w górę. Ok, zaczynamy o trendach. Powiem o blatach, kolorach, frontach kuchennych, jakie według mnie będą w przyszłości częściej proponowane, polecane. Płytki w pasie między meblami, jakie będą. Odcięcia GD, trochę o kapach, o zlewach. Ok, zaczniemy od frontów. Fronty kuchenne. Jakie będą? Może najpierw powiem o wzorach, bo odchodzimy od gładkich, to już w zeszłym roku chyba wspominałem o tym, od całkowicie takich gładkich coraz śmielej odchodzimy, a wręcz widzę, że producenci polecają coraz bardziej wzorzyste. Czy dobrze? Bo ktoś na pewno zarzuci i sam się zastanawiałem, ale panie, myj to później. Przecież to będzie koszmar. Słuchajcie, tak, są te wzory ponacinane, są różne kształty, ale jak leciałem ręką po tym, nie było tam żadnych ostrych, mocnych takich wżerów. Tak więc oczywiście kurz tam może się zbierać, ale nie będzie to jakiś kłopot przetrzeć. Tak jak i tak zwykłe, gładkie fronty trzeba przecierać przecież szmatką. Tak samo jeżeli tu przetrzecie szmatką, to wytrzecie ten kurz. Nie powinno być problemu. Nie są to po prostu jakieś bardzo ostre rowki. Chyba że, a są też, widzę coraz częściej, takie panele z lamelami. Wiele osób zna mój gust. To znaczy, wie co na temat lameli, sądzę. I muszę przeprosić po raz kolejny, bo myliłem się. Byłem przekonany, że to odejdzie do lamusa bardzo szybko. A nie, nie, nie. Polecane jest coraz więcej, coraz większej odsłonie. Tak więc na frontach kuchennych też widać lamele i tak tu na pewno będzie większy problem z tego z wyczyszczeniem, no bo to jednak jest już ten lamel dosyć głęboki, ale takie wzory jak tu widzicie, nacinane delikatnie, no mogą faktycznie, mogą ozdobić kuchnię, a nie sprawić, że będzie jakaś bardzo problematyczna w umyciu, bo że będzie trochę problematyczna, no to sorry. To na pewno, ale jak wszystko trzeba mieć. Tak więc jak wszystko. Jedno to wzory, drugie coraz częściej widzę propozycje frontów z fornirem kamiennym. Tak jak tu widzicie, to akurat jest pokazane też na drzwiach, ale ja już to kiedyś robiłem ileś tam lat temu. Bardzo ładnie to wygląda. Są oczywiście różne odcienie kamieni, różne kolory i ktoś zaraz zarzuci, panie, a jak się to poplami? Trzeba to zaimpregnować. Trzeba to zaimpregnować, żeby był święty spokój. Jest to troszkę bardziej szorstkie i zastanowiłbym się, to znaczy nie, w zależności jeszcze od stylu danego mieszkania, danego domu, pewnie nie dałbym na całej kuchni tych frontów. Zastanowiłbym się, czy to nie warto, ok, jeżeli ktoś komuś się to podoba, ale na wybranych szafkach. Żeby to nie było wszędzie, a szczególnie tam, gdzie byłoby to bardzo narażone na brud, bo mimo impregnacji mógłby być z tym problem po prostu. Tak więc, ale mówię, co widzę. Widzę, że jest to proponowane. Uważam, że to jest fajny motyw, tak? Tylko z odrobinką, a nie bez przesady. Przesada nigdy nie była dobra. Kolory. Jakie kolory widzę, że producenci nam tutaj aplikują. O dziwo, tak, o dziwo, bo chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu mówiłem, że grafit odchodzi. A tak nie zupełnie. Okej, okay, też mówiłem, że wolnym krokiem odchodzi, ale nadal widzę dużo grafitu połączenie na przykład ze złotem, tak jak tu widzicie. Z pastelami.
W ogóle graffiti tak jak najbardziej są modne. Pewnie nie jedna osoba się ucieszy, bo dalej szarości lubią ludzie. Białe, według mnie super sprawa. Tak, nadal jest to modne. Tak, uważam, że zawsze będzie modne. Mówiłem to, mówię i będę mówił. Niebieski w różnych odsłonach ze wzorami, tak, jak najbardziej, ale również pastele. Delikatne kolory. Uważałbym na te pastele, bo bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę świeżo może kuchnia wyglądać bardzo przyjemnie, ale uważam, że te kolory nie są ponadczasowe. W zależności jeszcze jakie, bo jeżeli byłby delikatny, taki oliwkowy, delikatny, bardzo delikatny niebieski popiel, połączony jeszcze, żeby tam na przykład biały czy właśnie ciemniejszy kolor był, to tak, to może no, próbę czasu przeżyć, ale dwa delikatne pastele, czy cała taka kuchnia, czy z odważniejszym pastelowym kolorem, różem na przykład, gdzie róż z grafitem bardzo ładnie wygląda, bardzo fajnie się komponuje, ale bałbym się dać na kuchnię, bo kuchnię jednak robimy raz na wiele, wiele lat, nieraz i na 20 lat, tak? Na takie 10 to jest chyba minimum, ale myślę, przynajmniej ja mam nadzieję, że moja kuchnia, chociaż żona mi tłumaczy, że jednak nie. Nie wiem, co szybciej wymienię, ale w każdym bądź razie, no nie, 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 drożej wyszłoby żonę. Nie, 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 żonę nie wymienię na pewno. Tak więc pewnie kuchnię, bo cóż ja tam mam do gadania. Tak więc pewnie wymienię szybciej niż po 20 latach tę kuchnię, ale wiele osób robi jednak na wiele, wiele lat takie meble, dlatego te pastele są ciut ryzykowne. A co ze sprzętem AGD? Bardzo fajnie, zaskoczyły mnie w tym roku okapy, producenci tych okapów, bo po pierwsze, bardzo ładne kolorami. O, i tu jest fajna propozycja. Tu uważam, że warto w tym kierunku właśnie w pastele iść. Jeżeli my zrobimy sobie kuchnię, czy to białą, czy grafitową, w każdym razie standardową, że tak powiem, bo i z drewnem, ale chcemy coś takiego świeżego dać, to taki okap pastelowy będzie w punkt. Żeby nie powiedzieć inaczej, w punkt. Po prostu może to zrobić robotę, a okap wymienić to ani nie problem, ani, no dobra, zawsze to kosztuje, ale nie tyle co meble kuchenne. Tak więc można w tym iść. Uważam, że bardzo ładnie wyglądają, fajnie, świeżo, przyjemnie i możemy nawiązać właśnie do innych rzeczy w domu, które mamy pastelowe, na przykład komodę, które też łatwiej później wymienić. Poza tym okapy coraz więcej wysuwane, coraz więcej nad piekarnikiem bezpośrednio, tak, nad płytą grzewczą lub, tak jak tu widzicie, okap z lampą. Co jest fajne, ten producent akurat poleca, raczej robi też lampy osobno, czyli okap z lampą i lampę osobno. Jeżeli chcemy te same lampy dać na przykład do salonu, ładnie, dosyć fajnie to zbiera. Naprawdę nawet fajnie to zbiera. Tak więc bardzo ciekawa propozycja, jeżeli ktoś ma kuchnię z wyspą, z półwyspem. Fajne, po prostu fajne. Okej, o kapach powiedziałem, teraz zlewy. Prawdę mówiąc, niewiele się to zmieniło w stosunku do poprzednich 2 lat. Ale mimo wszystko jednak tak, troszkę się zmieniło kolor. Bo były polecane złote zlewy i nadal są, ale już nie ten odcień. Nie taki złoty, żółty kolor, gdzie jeszcze 2 lata temu był często wybierany wraz z bateriami, to teraz i zlewy, i baterie są złote, ale w odcieniu lekkiego różu lub takie rozjaśnione. I tak może to fajnie wyglądać. Oczywiście musisz pomyśleć o innych dodatkach, właśnie ta bateria, może jakieś oświetlenie z dodatkiem złotego, żeby to nie było, że chciałeś coś mieć złotego i walnąłeś sobie blat i zlew złoty i się cieszysz, tak, że coś złotego ci świeci. No nie. Róż złoty, już w zeszłym roku o tym wspominałem, że wchodzi, tak, jest tego teraz więcej. Bardzo podoba mi się ten rozjaśniony złoty i zlewy nadal, jeżeli ktoś ma miejsce, to warto, a jeżeli nie ma miejsca, to też warto. Takie wielofunkcyjne, czyli właśnie z deskami, z sitkami, z durszlakami, tak, ma to sens. Ja uważam, że ma to sens.
A co, zanim powiem o tych płytkach w pasie między bębami, co z blatami? Więcej na ten moment widzę blatów kamieniopodobnych, ale już nie marmurów, tak jak jeszcze rok temu czy 2 lata temu, czyli Statuario Veneto, Nero Marquina i tak dalej. Nie. Teraz więcej takich w granit, granitopodobnych, ale nie salcesonów takich. Nie. Salcesony odeszliśmy, właśnie bardziej delikatne te kropeczki. Drewno nadal modne, to znaczy wzór drewna nadal modne. Dlaczego mówię wzór drewna? Bo tu mówię o kolorach. Granitopodobne, czyli do kamieni jakiejś, do drewna, tak, ale jeżeli chodzi o materiał, to naprawdę zasypali producenci nas blatami HPL. Ja już wspominałem to przy którymś odcinku, czy warto te blaty. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo według parametrów, według producentów wygląda wszystko bardzo fajnie i ciekawie. I to wydaje mi się, jeżeli tak to będzie wyglądało, to jeden z lepszych blatów pod względem technicznym. Ale tak naprawdę przekonamy się za X lat, czyli za 7-8 lat, bo istnieją od kilku lat te blaty i zobaczymy po tych 10 latach, jak się sprawują? Czy szlak nie trafi po prostu tego blatu, tak? I tym bardziej jak mamy zlew na przykład podwieszany. Według producentów parametrów nie, a życie pokaże. Ok. Co z tymi płytkami? Z jednej strony musiałbym powiedzieć, że wielkie formaty nadal obowiązują, czyli takie spieki, duże płytki, tak, ale idziemy zdecydowanie w kierunku małych płytek. Małe płytki 10 na 10, to co było 20 lat temu, gdzieś mniej więcej tak. I takie prostokąte, lekko zdobione, tak jak tutaj widzicie. Na pewno bardzo ładnie to wygląda i może stworzyć klimat. Pasuje do stylu nowoczesnego, do minimalistycznego, bo wystarczy, że zrobimy w pasie między meblami tylko taki delikatny wzór z tych płytek i już jest fajnie. Może reszta być minimalizm, ale jest to coś, co przykuje wzrok, co powiesz, kurde, fajnie, podoba mi się. I kolory są takie właśnie niebieskie, miodowe, delikatne pastele, oczywiście białe. Tak, to musi być. W formie takiej cegiełki, ale nie cegiełki, cegiełki, jak to mieliśmy 3-4 lata temu i nadal jest, a tak, ale po prostu coś się na tym dzieje. Uważam, że trendy ciekawe, że bardzo fajnie kuchnię można sobie skomponować z tego, co producenci nam polecają, byleby nie wziąć tego wszystkiego naraz. Bo jeżeli sobie weźmiemy takie płytki miodowe z delikatnym wzorem, nieduże, czyli dużo tych fug będzie, do tego kuchnię niebieską ze wzorem, plus fornir kamienny, okap wymyślaty, zlew wielofunkcyjny, to wyjdzie bajzel, a nie ładna, elegancka, estetyczna kuchnia. Ale jeżeli weźmiemy jedną propozycję z tego, jedną, dwie propozycje, tak, bo zlew może być, do tego jakieś fronty ozdobne. Fronty też nie musimy przecież dawać na całej kuchni takie same, tak? Górne szafki mogą być inne, wysoka zabudowa może być inna, czy dół może być inny, czy kombinacje tego mogą być różne. Jeżeli dobierzemy to ze smakiem, a mam nadzieję, że po to oglądacie ten kanał, żeby tak to zrobić, to wierzę, że wasza kuchnia będzie super. Napiszcie, co Wam się podoba. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podoba z tych propozycji. Czy według Was idziemy w dobrym kierunku, czy niekoniecznie? Co byście jeszcze proponowali producentom? A prawdę mówiąc, nie jeden ogląda ten kanał. Dziękuję. Taki doceniony się czuję, bo odzywają się czasem do mnie, tak więc wiem o tym. To doradźcie im, co według Was lepiej by było, lepszego. Ok. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo to zawsze motywuje. YouTube niech widzi te lajki, te komentarze, te subskrypcje, bo wtedy promuje bardziej. Taka po prostu, takie algorytmy są. Dziękuję, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A ja na ten moment jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!